Mam po babci starą szafę. Babcia miała ją po babci. Skąd się u niej szafa wzięła? Tego nie wiem. Nie. Bardzo stary ten mebel stoi w mojej sypialni i za dnia stara się nie zwracać na siebie uwagi. Cicho tkwi pod ścianą i gdyby jej nie otwierać, można zapomnieć, że istnieje. Ale jej drzwi głośno skrzypią. Więc kiedy chcę zajrzeć do środka, szafa przypomina o sobie, mówiąc: jestem tu. Pobudka. Halo. Zawsze to samo. Halo. Budzimy się. Budzimy. Budzimy. Tak? Do pracy? Ja czekam. Kim jesteś? Kim pani jest? Przepraszam, ale nie przypominam sobie. Kim jesteś? Przepraszam, kim pani jest? Przepraszam, ale nie przypominam sobie. Powinienem? O. Księżniczką. Księżniczką? Księżniczką? Zaklętą i uwięzioną. Uwięzioną? Czy ja się nie wyrażam jasno? Zły czarownik zaklął mnie i uwięził. W szafie? Krokodyle? Nie widzę! A widzisz? To jest ten czar. Jestem niewolnicą wyobraźni własnej. Zły czarownik rzucił klątwę i wszystko, co sobie wyobrażę, zaraz się staje. A wyobraźnię mam bardzo bogatą. Bardzo. Bułany? A jaki jest? Siwy. Też ładny. Bułany okulał po drodze, pani. Biedacze. Jechaliśmy do ciebie, pani. Przez pola, przez lasy, przez wioski i miasta. Patataj! Ale okulał bułany! Przez wioski! Miasta! Patataj! Patataj! Ale... okulał bułanek! Szczęśliwym trafem! Do gospody mam tylko kawałek. Wymieniłem bułanka na tego oto! Siwka! Taki sam! Dobrze i dzielny! Przygody? W sensie... Już ty wiesz lepiej. Powoli, powoli!
oczywiście! Przypominam sobie! Wydaruj! Ale... Ze zmęczenia! I na twój, pani! Cudowny widok! Zapomniałem! A było tego! Oj, było! Ja myślę... Per astra nastra! Oczywiście! Ojej! Co ty robisz? Hipnotyzuję węża! Jest za chwilę! To ja przysięgam, że już nigdy nie będę się w to bawić, nigdy! Słyszysz mnie? Słyszysz, babo, jedna! Nie zaturzę. Tego nie wie.